Hello, z tej strony Leon. Dziś nagram kolejny odcinek z Arka. Dawno go akurat nie było, bo były inne serie i była taka trochę przerwa do Arka, więc wracamy z powrotem do Arka. I w sumie na sam start, nie wiem, przypomnę może jakie mam dinozaury, czyli tutaj Argentavis, Iguanodon, Stegosaur, Pulmi Skorpion, Skorpion, Trike, Rex, Wilk, Dodikyrus, Parazaur, trzy raptorki, małpka, Paracera, dinozaura i Diplodoka i Ankylo. To są wszystkie moje dinozaury. A nie, jeszcze tutaj mam małpkę i tam mam jeszcze tam tego dinozaura, którego widzieliście na sam początek. I na sam początek zaczniemy po prostu się napić, bo zapomniałem się napić. I w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na sam start. Zrobimy sobie zbrojkę futrzaną, żeby pójść na biom zimowy i jakieś oswoić dinozaury. Więc najpierw idziemy do tego warsztatu. No i pancerz, futro. No i cały set futrzany robimy. Ogółem wszystko przygotowane. Trochę strzału jest. No dobra, kraftuj się wszystko. Mam rękawiczki zrobione. Teraz buciki, dobra, buciki też. I jeszcze klata. Jeszcze w sumie nie wiem jakiego dinozaura se oswoję. Ogólnie będzie mi tu na razie bardzo ciepło, ale póki dolecę do biomu, to już nie będzie aż tak ciepło. Dobra, no to lecimy na biom zimowy, który jest chyba gdzieś w tą stronę. No. Trochę może. Może się jeszcze nie będę przebierał do końca. Bo jest za ciepło dla mojej postaci. Gdzie tu jest ten biom zimowy? Oto jest pytanie. Chyba o tam jest biom zimowy. Dawno gołem nie leciałem jakby i nie pamiętam dobrze całej mapy. Ale myślę, że taki powrót do serii z Arka, myślę, że będzie fajny. A jak zobaczymy też jak się przyjmie, bo jak się tak średnio przyjmie, to najwyżej będzie skończona seria z Arka, ale to może kilka będzie na pewno odcinków jeszcze z Arka. No to sobie trochę zrobię, póki dolecimy. Dobra, tutaj plaster mięso, no oswajanie się przyda, bo będziemy to oswajać jakieś zwierzaka. Tylko nie wiem jeszcze jakiego tam z biomu zimowego. Więc sobie trochę przygotuję mięso. Jakaś. A nie, to jest ptaszek. Kiłany malowania. Ta. Wyprzenie ma ten ptak. Przepiękne. Dobra, lecimy. To jeszcze kawałeczek będzie. Akurat orzeł nie jest zbyt szybki, więc trochę to zajmie akurat do lecenia. Ale chyba wam to może minimalnie przyspieszę. Dobra,
Dobra, już dolatujemy powoli. I tutaj myślę, że już zmienię zbrojkę na futrzaną. Tylko, o, nie tu, tylko tu. Zmienię zbrojkę na futrzaną, żeby było cieplej mi, żebym nie zmarzł. Jaki piękna... Nie no, te niektóre są przepiękne. Tylko jeszcze nie wiem, co akurat będę oswajał. No myślę, że nawet kilka różnych, tylko się zastanawiam jeszcze, które oswoice. Z biomu zimowego bardziej. Bo specjalnie zrobiłem tylko tą z... No... Uczoną zbrojkę, żeby polecieć i poswajać różne zwierzęta stąd. Bo akurat zbytnio nie mam zwierząt z biomu zimowego. Więc tak trochę poszukamy, polatamy. Bo tylko tutaj chyba było mamuty. Są dziki. Ciekawe, czy gdzieś tutaj będzie coś innego, bo tutaj... Może w tę drugą stronę polecę. Sam mamuty. Mamuta tutaj nie jestem na razie jeszcze. Może coś ciekawszego będzie. No dobra, lecimy. Tu jest Argent Davis. Mamut. A może ja mamuta swoje? Który poziom? 60 ósmy. Nie no, na spokojnie, Argent Davis. No, spokojnie. Trochę dobra postrzelać. Nie no, Argent Davis. Argent Davis. Ty. Stój. Behavior. Neutral. Nie no, pasywny dam, bo kurde zabił mi tego mamuta. Ajajaj. Myślałem, że mam to. Dobra, trzeba będzie szukać czegoś innego. Niestety fail taki mały. Bo Argent Davis zaatakował niestety mi. Niestety zginął. Tu jest Ankylo. Kolejny Ankylo. Tam dwa mamuty widziałem. Tu jest ten kryształ. Dobra, poszukam jeszcze czegoś, wiem, ominąłem jak coś to rzuc, ale wiem akurat o tym.
Nie, wiecie co? Który on ma poziom? O, dobra, położył się. Dobra, i to jest, no, bardzo ładne uderzenie, naprawdę. Jest to. Dobra, trochę jagódek. Jagódki, bo nie mam akurat. Akurat bardziej pod mięso się przygotowałem, a nie pod jagódki. Dobra, to wyrzucę. No i dobra, kiki mi siły swojej, dobra. To może w tym czasie jeszcze spróbujemy tego oswoić. Oj. Gentavis, chodź. Oj, to było niebezpieczne. On tu spadł. Dobra. Nie. Trzeba trochę się inaczej ustawiać na takie. Na takie. Na takiego dinozaura. Dobra, podlecę sobie pod swojego, którego swajam. Tu coś było, taki ładny kolor. Nie no, niebieski wilk. Aj, dobra, już pozabijałem. Zabiłem tego wilczka, kurde. Szkoda. Dobra, musi. O, oswoił się. Okej, fajnie. Opcje. Nie wyko... Gdzie tu było? Nie. Opcje... Touch, behavior... neutral... I wiecie co? Ja wrócę z nim. Wrócę do bazy i widzimy się po cięciu, jak... Jak będziemy może jakieś kolejnego oswajać. Dobra, jesteśmy już po cięciu, dostarczyliśmy Megaleceurusa do bazy i lecimy dalej. Tylko chyba teraz polecimy może znaleźć jakieś nowe miejsce na bazę, żeby przetransportować się z tego miejsca, bo trochę nudno siedzieć ciągle w tej samym miejscu. Więc ja lecę, szukam jakiejś nowej bazy. Bo mi się przynajmniej wydaje, że to będzie trochę ciekawsze, jak będzie gdzie indziej baza, nie tylko w jednym miejscu. No bo ciągle była akurat w jednym miejscu baza od samego początku. Trochę odcinku było i chyba bardziej bezpieczne
miejsce się przeniosę i bardziej klimatyczne, z większą ilością miejsca, bo tutaj tak szczerze, w tym miejscu, gdzie ja jestem, no to tak trochę średnio bym powiedział, bo z różnych stron można zaatakować nawet dinozaury. Czasami mogą łatwo zginąć. Więc tak średnio po prostu to miejsce jest. No. I ja chyba idę, poszukam jakiegoś miejsca i jak znajdę jakieś miejsce, to będziemy się widzieć po cięciu. Dobra, jesteśmy po akurat cięciu w sumie, bo nie w sumie, no po cięciu, tylko przy krótkiej przerwie. W sumie znalazłem takie fajne miejsce, tutaj duże miejsce raczej będzie. W miarę bardzo ładnie, nie w sumie, klimatycznie bardzo będzie. I prawdopodobnie tutaj będziemy mieszkać. Trochę dinozaurów różnych jest. A czym tutaj wiskoć, bo spadłem w sumie. Trochę dinozaurów będzie. I tutaj chyba pomiędzy tym. Pomiędzy. Argent Davis, chodź. Pomiędzy tym odcinkiem pewnie przetransportuję większość tutaj dinozaurów. Swoich. Żeby tu zamieszkać. Tutaj bardzo fajny teren. Będzie łatwo ogrodzić. O, dobra. Dobra, Explorer Notes. Fajnie, Argent Davis. Co tu mu pójść? Kto mnie zaatakował? Raptor. Oj, ty, raptorze. No i ty, raptorku. Ogółem chyba... Kurde, tam wyskoczyłem. Ogółem chyba po prostu postawię łóżko i te podstawowe rzeczy. Tak trochę na górce i... No, i w sumie skończyłem. Ten odcinek będzie taki trochę krótszy. Bo to w sumie taki wstępny będzie. No, więc... Tutaj postawię kilka podłóg. Rower. Wytwarzania. A nawet o te zrobię. Może. Mhm. Drewno, słoma, włókno. Okej. Jeszcze włókno. Halo, włókno jakieś. Gdzieś tu jest to? Jest jakieś włókno? Dobra. Od razu też łóżko może zrobię gdzieś. Nawet taki drewniany zrobię fundament. I łóżko. Gdzie tu będzie łóżko, bo nie... Kurde. Teraz akurat nie widzę, jak potrzebują. Dobra, skóra. Argent Davis, chodź niżej. Dobra, trochę skóry mam. I mogę zrobić łóżko. I tu jest łóżko. Dobra. No to ja biorę sobie fundament. Siódemeczka. Siódemeczka. Tu będzie... To jest... Na razie tylko tak stoi ten fundament. Później normalnie wszystko poustawiam. Nie, kolejny chyba odcinek po prostu zrobię z budowania bazy. Dobra. A Argent Davis, chodź na dół.
No i to ogółem będzie miejsce, w którym będę miał bazę nową. Trochę tych drzew będę musiał pościnać, trochę jakichś tych dużych bram będę musiał pokraftować. Chyba trzy bramy duże będę musiał wykraftować. No i dobra. I ja przygotuję może na kolejny odcinek materiały i w tym odcinku to by było w sumie na tyle. Wiem, może bardzo króciutki materiał, ale to jest po prostu po powrocie, tak jak już chciałem zrobić. No i więc przygotuję pod kolejny odcinek za, no po live, po jakim live, po odcinku przygotuję wszystko. Te drzewo se, wszystkie dinozaury postaram się potransportować tutaj. No i się będziemy widzieć w kolejnym odcinku, więc elo!